Ósmy odcinek serii budujemy bloga w Django przy użyciu języka programowania Python. W tym odcinku dowiemy się jak. W tym odcinku dowiemy się, jak obsługiwać panel Administratora w Django. Wiemy już, jak wchodzić w interakcję z bazą danych za pomocą Django ORM, czyli z wykorzystaniem interaktywnej konsoli. A teraz dowiemy się w tym odcinku, jak obsługiwać panel Administratora w Django, czyli panel. Administratora jest przeznaczony dla użytkowników, czyli użytkowników, którzy zarządzają stroną do, nie wiem, powiedzmy, zarządzania kontentem na stronie, albo nawet do interakcji właśnie z bazą danych. Więc to jest kolejny sposób, żeby to zrobić. W panelu administratora możemy na przykład tworzyć. Instancje dla modelów, na przykład nowe wpisy na bloga. Możemy także nadawać prawa dla użytkowników naszej strony. Jak wystartowaliśmy nasz projekt, no to byliśmy w takim pliku w folderze PsychotechBlock i w pliku urls.py i pamiętamy tam było zdefiniowane coś takiego jak admin, i to mi sugeruje, że pod tym adresem URL może się kryć właśnie panel administratora Django. Upewnijmy się, że nasz serwer działa, no u mnie działa, ty też sobie to wystartuj. I Teraz jak przejdę sobie do przeglądarki, no właśnie, to przejdziemy do sekcji admina, czyli po slashu, po głównym adresie wpiszemy admin i zobaczcie, mamy okno logowania do panelu administratora. Z tym, że nie stworzyliśmy jeszcze żadnych użytkowników, username to jest użytkownik, ani nie nadaliśmy hasła dla użytkownika, więc nie możemy się zalogować. Musimy wykorzystać specjalną komendę, dzięki której utworzymy administratora tej strony. Przejdźmy znów do konsoli, wybieram tą drugą konsolę i napiszę pewną komendę, czyli py manage.py i create.py super user, czyli stworzymy super usera, który właśnie będzie miał dostęp do tego panelu administratora. Jeżeli kliknę teraz enter to użytkownik będzie nazywał się psych no, domyślny tak użytkownik, ale ja sobie go nazwę psycho email adres, możemy tutaj to pola zostawić puste i password, czyli hasło do tej strony łatwe do zapamiętania, czyli może test 12345, test 1, 2, 3, 4, 5. Czyli trzeba było powtórzyć hasło. I OK. Nasz superuser został utworzony z powodzeniem. Przejdźmy do strony logowania. No i wpiszemy psycho. Właśnie, odświeżmy może tą stronę jeszcze raz. Czyli użytkownik psycho. No i hasło, które ustaliliśmy to było test 1, 2, 3, 4, 5. OK. Jesteśmy w panelu administratora. Mamy wszystkie grupy oraz użytkownicy. Wejdę w użytkowników. Jest tutaj użytkownik Psycho, którego przed chwilą stworzyliśmy w konsoli. W kolumnie staw status mamy zielony ptaszek, to znaczy właśnie, że jest to administrator tej strony. Normalni użytkownicy, jeżeli byliby zarejestrowani na naszej stronie, nie mieliby tego znaczka. No dobrze, to wrócimy. No tak, ale ja bym powiedzmy chciał z tej strony administratora dodawać nowe wpisy do bloga. Takiej opcji teraz nie mamy, będziemy musieli zmodyfikować. Kod w naszym programie, żeby dodać taką sekcję do w, w, dodawania wpisów, czyli instancji naszego modelu. Przejdźmy do aplikacji wpisy do pliku admin.py i tutaj zarejestrujemy nasz model. Dzięki temu pojawi się w naszym panelu administratora. Czyli chcemy zaimportować ten model, wpis. Przejdźmy do admina. Tutaj u góry zrobimy jeszcze import pewien, czyli from. Kropka, czyli pobieramy zawartość z tego aktualnego katalogu, z katalogu wpisy. Kropka oznacza, że odnosimy się do bieżącej lokalizacji. Wpisujemy models. Import. No i ten nasz model, czyli wpis. OK. Ten komentarz możemy wykasować. I tak zarejestrujemy nasz model admin. Kropka site. Kropka register, czyli zarejestruj. I w nawiasie nasz model, czyli wpis zapiszmy ten plik. No i teraz powiedzieliśmy po prostu naszemu Django, że chcemy zobaczyć nasz model, mieć dostęp do tego modelu z poziomu panelu administratora. Przejdźmy do tego panelu, odświeżę stronę. Wow, magia! Czyli mamy tutaj te nasze wpisy. Pięknie. Przejdźmy do naszych wpisów. Tutaj mamy te wpisy, które ostatnio stworzyliśmy w poprzednim. Tutorialu Elo psycho i Django jest super. To są te tytuły dla tych wpisów na blog. Możemy sobie przejść do pierwszego. I tutaj możemy przeedytować ten wpis. Tutaj możemy wpisywać tekst dla tego wpisu. Django to bardzo ciekawy framework. No i spróbujemy zapisać. Ale widzicie, mam tutaj informację, The Field is required, to znaczy, że to pole trzeba wypełnić. Możemy dodać sobie tutaj: Django wygrywa, coś takiego, i teraz sobie to zapiszemy. No i w ten, ten sposób tutaj zmodyfikowaliśmy tę instancję w bazie danych dla modelu, więc z tego poziomu możemy właśnie robić takie modyfikacje. Wejdziemy jeszcze raz, to widzimy, to wszystko jest zmodyfikowane. Możemy także wykasować cały ten element z bazy danych, jeżeli potrzebujemy, i możemy też dodawać nowe wpisy. Dodamy sobie ten wpis. Napiszemy, może, że to jest Cybertruck, to będzie blog o technologii. Ostatnio Elon Musk wypuścił Cybertruck, czyli powiedzmy, że tworzymy wpis o tym, tym pojeździe elektrycznym. I napiszemy, że to jest Cybertruck Tesla, czyli dodamy ten slag. No i napiszemy, że to jest opis nowego samochodu elektrycznego e, od Tesli, Z dużej litery Tesla, bo Elon Musk mógłby się obrazić. I zapisujemy Save. Udało nam się dodać nowy wpis. The wpis Cybertruck was added successfully. W ten sposób możemy zarządzać tą stroną właśnie z panelu administratora. Więc przejdźmy do kolejnego odcinka.